Za nami czwarta edycja przeglądu teatrów amatorskich Kurtyna, od tego roku noszącego imię Marka Hermana, naszego przyjaciela, współtwórcy Kurtyny, przy okazji wiceprezesa Stowarzyszenia Katolickie Amatorskie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku, które od 4 lat Kurtynę organizuje. Marka pożegnaliśmy w tym roku i postanowiliśmy w ten sposób upamiętnić jego osobę, podziękować mu za to wszystko, co dla dzielnicy Mały Kack przez całe swoje życie organizował, współtworzył, czego był takim silnikiem, motorem, iskrą dającą bodziec do działania. Więc od tego roku Kurtyna zyskała swojego patrona, nosi imię Marka Hermana. Czwarta edycja Kurtyny, 4 przeglądy za nami, 4 lata rozwoju, bo ta edycja jest takim dowodem, że Kurtyna się rozwija. Kurtyna na pewno jeszcze nie osiągnęła swojego szczytu możliwości i tego, co może przynieść. Od pierwszego roku, kiedy w finale gościliśmy 8 grup teatralnych z całej Polski, poprzez rok kolejny, kiedy tych grup pokazało się 12 z zaproszonych 14, wreszcie trzecia Kurtyna, kiedy finalistów było 18 i czwarta, która pod względem liczby finalistów jest taka sama jak trzecia, czyli 18 spektakli obejrzeliśmy w finale czwartej Kurtyny. W tym roku zgłoszeń na Kurtynę było zdecydowanie więcej. I komisja konkursowa miała trudne zadanie wyłonić tych z nadesłanych zgłoszeń, którzy zostaną pokazani w finałowym tygodniu. Jesteśmy w budynku Kościoła Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku, gdzie na ten moment Kurtyna się od 4 lat odbywa. Natomiast za moimi plecami, za ścianą tego kościoła jest działka, dla której powstaje projekt Centrum Kultury Katolickiej, o którym marzymy, aby go wybudować, aby powstała w Gdyni przestrzeń dla tworzenia sztuki, kultury opartej na wartościach chrześcijańskich, prawdzie, pięknie i dobru. I mocno wierzymy, że to marzenie uda się zrealizować. Póki co Kurtyna odbywa się w kościele, stąd też to ograniczenie, że w finale możemy pokazać 18 spektakli, ponieważ to, co wyróżnia przegląd Kurtyna od innych przeglądów teatralnych w Polsce, to jest to, że aktorom gwarantujemy widownię. Wieczory na Małym Kacku przez ten tydzień to są wieczory wypełnione kulturą, przychodzą widzowie. W tym roku liczba widzów w ciągu tygodnia wahała się pomiędzy 200, a nawet były takie spektakle, gdzie wypełnione szczelnie ławki dowodziły, że było około 400 widzów na widowni, więc dajemy artystom, amatorom z całej Polski możliwość zmierzenia się również z faktem publiczności, nie tylko komisji konkursowej, nie tylko innych grup teatralnych, które przyjechały na przegląd, ale mają prawdziwą widowni. To jest jeden z wyróżników Kurtyny. Jak mówią sami przyjeżdżający twórcy sztuki teatralnej, naszym wyróżnikiem jest również to, że nie kategoryzujemy, nie szufladkujemy. To oznacza, że na scenach kurtynowego przeglądu możemy zobaczyć wszelkiego rodzaju teatry. Teatry dziecięce, szkolne, teatry studenckie, teatry osób dorosłych. Teatry przygotowane przez osoby sprawne, zdrowe, ale również niesamowite sztuki przygotowane przez grupy teatralne osób niepełnosprawnych z bardzo różną formą niepełnosprawności. W tym roku mieliśmy osoby niesłyszące i niedosłyszące, mieliśmy osoby niewidome i słabowidzące, mieliśmy osoby z upośledzeniem umysłowym. Jesteśmy jedynym przeglądem, gdzie gramy równi dla równych. Nie nadajemy nagród w kategorii teatr osób niepełnosprawnych. U nas wszyscy walczą o Złotą Kurtynę na równych zasadach. Ponieważ są widzowie, dbamy również o nich, więc Kurtynie towarzyszy już 4 rok z rzędu. Tak zwana kafe wieża. Zaczęło się to 4 lata temu od budynku przy kościelnej wieży, która szybko okazała się za mała. Nazwa została, natomiast teatralna kawiarnia mieści się rokrocznie w ogrzewanym, przyozdobionym zgodnie z tematyką Kurtyny namiocie. W tym roku dominował kaszubski haft, dominowały rybackie sieci, ponieważ chcieliśmy tegoroczną Kurtyną upamiętnić wydarzenie stulecia przyłączenia powrotu Kaszub do Polski, w związku z czym ten akcent kaszubski towarzyszył nam zarówno w kafe wieży, jak i tu na zdjęciach za moimi plecami z tegorocznej Kurtyny
ale ten motyw kaszubski przejawiał się również w przerwach między spektaklami, w wystąpieniach konferansjerów oraz różnych niespodziankach, które dla artystów i widzów Kurtyny zaprosiliśmy na tegoroczny przegląd z akcentem kaszubskim. Złota Kurtyna w tym roku powędrowała na drugi koniec Polski, patrząc od Gdyni, powędrowała do Kłodzka za niesamowity spektakl. Było to Wesele Wyspiańskiego. Spektakl wystawiła grupa teatralna Dzikie Koty. O ile żyli, twierdziło, że nie miało najmniejszych wątpliwości, przyznając złotą kurtynę, czy przyznając srebrną, brązową oraz kilka wyróżnień. O tyle ja im nie zazdrościłem, ponieważ cieszyłem się, że stojąc po stronie organizatora nie musiałem podejmować żadnych decyzji, jakie były przed jury, ponieważ spektakle tegorocznej kurtyny były niesamowite, miały niesamowicie wyrównany, wysoki poziom i to również wyróżnik tegorocznej kurtyny. Tegoroczna kurtyna była również niesamowita od strony współpracy Urzędu Miasta w organizacji kurtyny, ale też tak osobowo od strony współpracy z panią wiceprezydent Gdyni Katarzyną Gruszecką Spychała, która dołączyła do ekipy kurtyny, zasiadała przez wszystkie wieczory w jury konkursowym. Urząd Miasta wsparł nas zarówno finansowo, jak i od strony marketingowej, od strony wsparcia wiedzą, pomysłami. Jesteśmy za to wdzięczni, bo z jednej strony dla nas jest to zauważenie nas i docenienie i potwierdzenie, że wydarzenie Kurtyna wpisało się już w kalendarz gdyńskich wydarzeń kulturalnych, a z drugiej strony jest to też taka perspektywa oddechu, ponieważ kurtyna, którą organizujemy, to również koszta i to niemałe. Tegoroczna kurtyna zamyka się gdzieś tam w budżecie na poziomie 110 tysięcy złotych. Może ta kwota wynika z takiej dewizy, która nam przyświeca od pierwszej kurtyny, a którą zaczerpnęliśmy z wypowiedzi świętej pamięci księdza Jana Kaczkowskiego, żeby nie robić katolipy. Jako organizatorzy postawiliśmy sobie taki cel, żeby kurtyna, przegląd teatrów amatorskich Kurtyna był na wysokim poziomie, żeby osoby, które na niego przyjeżdżają, nie miały poczucia byle jakości, zaniedbania. Opiekujemy się każdą z grup przyjezdnych. Jeżeli to są grupy z Polski, organizujemy im również w jakiś sposób czas spędzony na wybrzeżu. Z jednej strony w ten sposób promujemy wybrzeże, rzecz jasna, szczególnie Gdynię, a z drugiej strony otaczamy je troską, co również potem podkreślają opiekunowie grup teatralnych, że jest wyróżnikiem i że na żadnym innych z przeglądów teatralnych w Polsce czegoś takiego nie ma. Jest to możliwe dzięki ludziom wielkiego serca. Urząd Miasta to jedna z instytucji, jeśli tak powiemy, która nas wsparła w tym roku. Wśród wspierających nas, upamiętnionych na kurtynowym plakacie, były również inne firmy i osoby prywatne. Sponsorem gali finałowej, na której w prezencie dla wykonawców tegorocznej kurtyny wystąpił zespół Arka Noego, został m.in. zarząd Morskiego Portu Gdynia, spółka akcyjna, za co jesteśmy bardzo wdzięczni prezesowi tejże instytucji, panu Adamowi Mellerowi, mieszkańcowi tutaj naszej dzielnicy, który nas wsparł. Czwarta kurtyna to również czwarty rok bardzo bliskiej współpracy z innymi mieszkańcami dzielnicy, z państwem Alicją i Jarosławem Bierec, którzy od początku, od pierwszej kurtyny nie szczędzą środków materialnych właśnie po to, żeby kurtyna mogła odbywać się na bardzo wysokim poziomie. Co jeszcze wyróżniło tegoroczną kurtynę, to na pewno niesamowita ilość osób, wolontariuszy, którzy poświęcili swój prywatny czas, mają swoją na co dzień pracę zawodową, mają swoje obowiązki, a przyjeżdżając tu do Małego Kacka, często zarywając noce poprzedzające kurtynę, jak również te w trakcie jej trwania, po to, żeby to wszystko zorganizować, przygotować, czy to od strony technicznej, czy od strony właśnie tego zaplecza dla widzów, zaplecza dla artystów, to ekipa ludzi, blisko 50 osób zaangażowanych właśnie kolejny rok w tworzenie tej przestrzeni dla dobrej kultury, tej przestrzeni, którą jest kurtyna. Sukces tegorocznej kurtyny nie pozwala nam myśleć o odpoczynku i rzecz jasna już dziś wszystkich, zarówno artystów, jak i widzów, zapraszamy na piątą edycję przeglądu teatrów amatorskich Kurtyna imienia Marka Hermana,
która odbędzie się tradycyjnie w ostatnim tygodniu roku liturgicznego w przyszłym roku, czyli konkretnie między 22 a 28 listopada w Gdyni na Małym Kacku. Najprawdopodobniej jeszcze nadal we wnętrzu Kościoła Chrystusa Króla, ale z taką nadzieją, że wszyscy przyjeżdżający na Kordynę zobaczą już prace budowlane przy budowie naszego centrum, Katolickiego Amatorskiego Centrum Kultury. Serdecznie zapraszamy.